TVP, wcześniej Telewizja Trwam, przed tym człowiekiem otwiera się wielka kariera. Wszystko za sprawą koneksji politycznych, jakie posiada. Nie uwierzycie, co teraz będzie robił i dlaczego. W tej spółce nastają zmiany, a wszystko przez ostatnią sytuację. TVP przyciąga do siebie ludzi, którzy nie tylko coś potrafią, ale będą przydatni przy współpracy z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Prezesem Telewizji Polskiej jest Jacek Kurski, również bardzo związany z PiS i Jarosławem Kaczyńskim. Nic dziwnego, że człowiek, który u nich pracował, zajął lepszą pozycję. TVP, a wcześniej Trwam. Najpierw pracował w Telewizji Trwam ojca Tadeusza Rydzyka, później znalazł zatrudnienie w TVP, a teraz będzie miał o wiele lepszą funkcję. Mowa o Klaudiuszu Pobudzinie. Ukończył on dziennikarstwo na Uniwersytecie Rydzyka. Prócz jego telewizji i Telewizji Polskiej zaliczył jeszcze portal osowa.com oraz Gdańsk. TV. Bardzo szybko zrobił karierę. Od 2016 roku był reporterem dla Wiadomości, później został redaktorem naczelnym Teleepresu. Od 4 maja 2017 roku do 17 stycznia 2018 roku był szefem telewizyjnej agencji informacyjnej. Teraz został rzecznikiem prasowym Energii i zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Dunajskiego po aferze z informacjami o podwyżkach cen. Ktoś lepszy niż poprzednik portalowi do rzeczy.pl Informator powiedział, że potrzebowali kogoś z większym doświadczeniem niż Dunajski. Ostatnie tygodnie wyraźnie pokazały, że temat energii elektrycznej i jej cen to sprawa niezwykle ważna dla Polaków. Dlatego konieczne jest, by komunikacją w tym segmencie zajmowali się ludzie z ogromnym doświadczeniem w pracy z mediami. Taką gwarancję daje nam właśnie Klaudiusz Pobudzin, mówi Informator. Jeżeli spojrzymy na doświadczenie obydwu panów, to można zobaczyć, iż jest ono podobne albo nawet większe u Andrzeja Dunajskiego. Ten również związany był z Prawem i Sprawiedliwością, pracował w swojej karierze w wielu redakcjach, był świetnym reporterem śledczym, za co otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był również rzecznikiem prasowym Skoków oraz przez jakiś czas kierował Wydziałem Audycji Informacyjnych w TVP 3 Gdańsk. Ma także wyższe wykształcenie niż jego następca. Nowa jakość informacji Energa planuje zbudować nowy dział informacji. Chcą, aby lepiej on wyglądał i przekazywał więcej informacji. Planują stworzyć własną platformę informacyjną, nowoczesną ze skuteczną polityką. Początek roku to świetny czas na podjęcie nowych wyzwań. Mam mnóstwo pomysłów. I od razu zabieram się do pracy. Stworzymy w Energze najnowocześniejszy system komunikacji, powiedział Pobudzin. Wielu internautów twierdzi, że jest to czysto polityczna decyzja i Dunajski podpadł władzom Energii przez podane informacje, po których Polacy się oburzyli. Dopiero wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zapoczątkował zmiany związane z energią elektryczną, a miał na to naprawdę dużo czasu. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.